Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony wasz ulubiony tata na biegunach. Dzisiaj chciałbym wam pokazać nowe gry z serii Psi Patrol, które udało mi się znaleźć w sieci. Oczywiście wiem, że jest tu wielu, wielu fanów Psiego Patrolu. Bardzo się z tego tytułu cieszę. Ja również mimo wszystko jestem fanem wraz z moimi pięknymi pociechami. Więc postaram się dla was znaleźć też tutaj właśnie gry, które tak naprawdę możecie już w tym momencie wejść sobie i bez żadnego logowania po prostu odpalić na komputerze albo na telefonie czy tablecie i sobie pograć. Są to proste gry, ale myślę, że dadzą wam sporo frajdy, kiedy możecie wcielić je po prostu w waszych ulubionych bohaterów bez jakiejś tutaj dodatkowej kasy. Linki do poszczególnych gier są w opisie, więc zapraszam do grania. No i bierzemy na terapię teraz pierwszą oto grę. Pierwsza gra nosi wdzięczny tytuł Kosmopieski Złap Harolda Robota. Jak się domyślacie, właśnie chodzi o naszego tutaj przyjaciela, nie przyjaciela, czyli właśnie chłopaka Harolda, który mówi do pana Hardingera: wujaszku. Dokładnie, w tej grze będziemy mogli wcielić się w trójkę z naszych superbohaterów. Mamy tu na myśli Everest, Rockiego oraz Chase'a. Ta trójka będzie musiała złapać Harolda Robota. Przy okazji będziemy mogli biegać, skakać, zbierać przekąski, przeskakiwać nad przeszkodami, naprawiać i używać supermocy. Wszystko po to, by powstrzymać naszego robota przed zniszczeniem naszej kochanej Zatoki Przygód. W trakcie gry będziemy mogli używać naszych super mocy, żeby ułatwić, po prostu pokonać kolejne przeszkody, które będą przed nami stawiane. Teraz wszyscy razem, powiedzcie, czy jesteście gotowi? Nie zwalniając tempa, nasza następna gra nazywa się Pieskie Misje. I muszę tutaj jakby w tym momencie już wam nadmienić, że chyba jest to gra, która mi najbardziej podpasowała z tych, które prezentuję. Co tak naprawdę fajnego tutaj można o niej powiedzieć, to na pewno to, że na początku możemy stworzyć taką własną wersję trochę naszego Ridera. Możemy wybrać mu ubranie, kolor jego i różne takie inne gadżety. Ten Rider będzie gdzieś tam nam towarzyszył w trakcie gry. W następnej kolejności wybieramy misję, którą chcemy realizować. No, na pomoc czekają jakby tutaj nasi przyjaciele z psiego patrolu, ale z Zatoki Przygód, czyli nasi znajomi, tak jak pan Porter, czy po prostu inni, którzy potrzebują pomocy. W następnej kolejności wybieramy pieska, no i możemy ruszać. Zaczynamy w bazie. No i musimy jakby tutaj, zgodnie jakby tutaj z mapą, zrealizować misję i po to zbieramy jeszcze przekąski, za które odblokowujemy pewne bonusy. Gra jest o tyle fajna, że jest w takim rzucie tak naprawdę trochę 2D, ale jakby no mamy dostępu naprawdę całą, można powiedzieć, Zatokę Przygód, czyli taka jedna z takich pierwszych map, którą ja tak naprawdę nawet, można powiedzieć, widziałem, w którym miejscu ulakowana jest jakby właśnie wieża Psiego Patrolu. Przejeżdżamy przez ten most, no i później jakby wjeżdżamy do samej Zatoki Przygód. Widać, gdzie jest jakby tutaj właśnie sklep pana Portera, gdzie jest ratusz, gdzie są tutaj inne miejsca, gdzie jest ta cała plaża, gdzie oni po prostu jakby często spędzają czas. Grając poszczególnymi pieskami, no to wtedy jakby każdy piesek ma inny oczywiście samochód, więc teraz w zależności od tego, czy jedziemy po ulicy, wtedy jedziemy się samochodem, czy jedziemy po chodniku, wtedy idziemy, że tak powiem, pieszo. Każda z tych misji zajmuje trochę czasu, dodatkowo jeśli jeszcze chcemy uzbierać wszystkie smakołyki czy te odznaki, to po prostu zajmuje naprawdę chwilę, więc można się zatracić na dobre kilkadziesiąt minut. Zapraszam do testowania Pieskie Misje. Więc ostatni tytuł to Ultimate Rescue Strażacy Marszala. Dokładnie, czyli będziemy musieli pomóc Marszalowi tutaj w różnych takich strażackich pracach. Co znaczy te Ultimate Rescue? Pewnie jak jesteście naprawdę fanami i oglądaliście wiele odcinków, to wiecie, że te odcinki z pod tytułem Ultimate Rescue to są te, w których używają oni takich wielkich tych wozów, w których mogą po prostu pomieścić w całą ekipę, czyli Marshall ma taki wóz, w którym pomieści wszystkich swoich kolegów i koleżanki.
Dobrze, w czym tak naprawdę Marshall będzie potrzebował pomocy? No i gra trochę inna jest niż te, które prezentowałem chwilę wcześniej. Tu mianowicie na samym początku po prostu mamy na nasze pieski całą ekipę przybraną w stroje strażackie i musimy wybrać jakby któremu pieskowi chcemy pomóc. I każdy z tych piesków ma trochę inne zdania. Na przykład Rumble tutaj sortuje różne rzeczy. Na przykład sortuje je pod kątem tego, które są gorące, a które są zimna i musimy je albo wstawić w lewo, albo w prawo. Sky tutaj lata nad takim placem, gdzie musi tak naprawdę z góry po prostu zrzucać piasek w celu gaszenia pożarów. Rocky próbuje tutaj wejść do płonącej stodoły, więc musi najpierw sobie odbarykadować, tak powiem, drogę, ponieważ drzwi stodoły są zarzucone jakimiś różnymi rzeczami. A kiedy już wejdzie do środka, to w tym całym dymie musi znaleźć po prostu pewne rzeczy czy osoby, które po prostu musi uratować. Tak jak wspomniałem, gra na pewno jest trochę inna. No, warto dać jej szansę, mile spędzicie czas, więc nie ma na co czekać, tylko po prostu próbujcie i grajcie, a ja tak naprawdę odnajduję kolejne tytuły. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, hej.